Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Do Pawła Stasiaka próbujemy się dostać. Już do mieszkania wymarznięci. No to co, wciskamy. Naciskam, tak. Czarno to widzę. Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy to Paweł Stasiak? Proszę bardzo, czwarte piętro. Słuchaj, na koncertach go lepiej słychać. Czy będzie kawa, czy będą jakieś ciepłe bułeczki? Za chwilę słyszymy się już z góry, z mieszkania Pawła Stasiaka. Chyba szans już brak, nie wiem po co zostawiasz mi to nasze zdjęcie. Panoramą Tatr. 26 po 6 w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry śpiewał nasz dzisiejszy gospodarz Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Śniadanie u gwiazdy w Radiu Złote Przeboje. Czy lubicie mocną kawę? Nie ma za mocnej kawy. Nie ma za mocnej. Nie ma za mocnej. No to świetnie, to świetnie. To zaraz będzie bardzo dobra, mocna kawa. Super. Paweł Stasiak nas gości. Kawa przepięknie pachnie. A ty zaczynasz dzień od kawy tradycyjnie? Kawa od dwóch kaw właściwie. Czyli normalny facet, no. Nie, no bez przesady. No, myślę, że większość osób tak zaczyna. Szczególnie takie osoby, które mają niskie ciśnienie, ja do nich należę. 90 na 60 mniej więcej tak codziennie. Jak już się podniesie na maksa, to jest tak 120 na 80, wtedy dopiero jakoś tak funkcjonuje. To jest zazdroszczy, naprawdę. No a dla was dobra wiadomość, wy dzisiaj nie pijcie kawy, po prostu zostańcie z nami, bo my wam podniesiemy ciśnienie skutecznie. Czym? To się jeszcze okaże. Spoglądamy na zegarek i to już jest pora, żeby opowiedzieć wam co nieco o pogodzie i przedstawić najnowsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Fajny dźwięk. Gotowanie wody. Praktycznie w każdym polskim domu dzieje się to samo, a my jesteśmy w domu u Pawła Stasiaka. I zapraszamy was na śniadanie u gwiazdy. Mamy nadzieję, że wy też będziecie dzisiaj posilać się czymś równie smakowitym. No wiecie, tak żeby nabrać energię, jeżeli komuś tej energii brakuje, to przecież mamy prawdziwe złote przeboje. To jeszcze na dzień dobry. Dzień dobry, Jarek Budnik. I Piotr Jaworski. I nasz gospodarz? Paweł Stasiak, zapraszam. Śniadanie u gwiazdy w Radiu Złote Przeboje. Pięknie pachnie i piękne historie się snują i płyną. U Pawła Stasiaka jesteśmy na śniadaniu dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. No ale tak zaczniemy z grubej rury. Słuchaj, no mówi się na mieście, że ty byłeś strasznym kujonem, bo ty miałeś jakieś świadectwa z czerwonym paskiem i to przez bardzo długi czas. No długi, ale nie do końca. Na początku rzeczywiście to było coś, co mnie zajmowało i dawało dużo radości, ale później okazało się, że są inne wydarzenia w życiu, które dają jeszcze więcej radości. Jak się przeprowadziłem z rodzicami do Warszawy, to był rok 78, już byłem po czwartej klasie szkoły podstawowej. Wiedziałem, że tutaj jest takie miejsce, w którym chciałbym spędzić dosyć dużo czasu. To była Gawenda, to był taki zespół dziecięcy, artystyczny, harcerski. No, pamiętamy, pamiętamy. Mi to się tam taka blondyneczka podobała, nawet nie pamiętam jak się nazywa. No. Kasia, tak. A to ona się wszystkim podobała. Kasia jest lekarką gdzieś pod Warszawą w tej chwili. No już jakiś czas, bo przecież ona śpiewała w latach 70. w zespole Gawenda i to wtedy ja właśnie chciałem tam śpiewać. I pod koniec lat 70. trafiłem do tego zespołu i rzeczywiście coraz więcej czasu tam spędzałem, coraz więcej wyjeżdżałem na koncerty wtedy już. No i wtedy już się kończyły te czerwone paski. Wtedy już była masakra w 8 klasie, kiedy no, wydarzenia artystyczne wyparły oceny i musiałem się pogodzić z tym, co jest. Ale z muzyki piątkę miałeś do końca? Wiesz, że nawet nie pamiętam, ale myślę, że nie było najgorzej. No bo umówmy się, no, jaka to była muzyka wtedy, tam na cymbał graliśmy, czy... Dzwonki chromatyczne to się nazywało, nie cymbałki. Dzwonki chromatyczne, no trójkąciki niech będą, takie na przykład. Kto tu jest prymusem, no? Tamburyny, no właśnie, przyganiał kocioł. Właśnie, nie wiem, a propos kotła, nie wiem, czy tam się już nie gotuje coś? No, gotuje się, gotuje. W kawiarce dochodzi kawka. Taką lubisz, taką prawdziwą, taką po arabsku zaproszoną, tak? Ja nie wiem, czy to jest po arabsku, chyba po włosku bardziej. Najważniejsze, że doszła, to słychać. No i czuć. Śniadanie u gwiazdy, Paweł Stasiak jest naszym gospodarzem. Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Paweł Stasiak, u którego jesteśmy na śniadaniu, postawił cukierniczkę przed nami. Co ty powiedziałeś? To nie jest cukier, to jest ksylitol. Zapraszam, tu nie macie się czego obawiać. Nic wam tutaj po nim nie zostanie złego. To jest wręcz najzdrowsze, co może być, jeżeli chodzi o substancje słodzące, więc spokojnie możecie używać. Ksylitol. Chyba się tego nauczę. Tak właśnie. Sam ostatnio pomyliła tę nazwę ze Stilnoxem. Słuchaj, ty jesteś fanem, pasjonatem, czy wręcz szajbusem, jeśli chodzi o
zdrowe żarcie. Jedno i drugie i trzecie chyba. Ja uważam, że jeżeli po prostu mieć szajbę, to właśnie w takim kierunku, który nikomu nie przeszkadza, a jeżeli może coś zrobić, to tylko coś dobrego, więc jakoś sobie z tym radzę na razie. Póki co, póki nie zabiera mi to więcej czasu niż takie najpotrzebniejsze rzeczy. No to wtedy to już będzie mania, tak? To wtedy to już będę musiał pójść do lekarza. A jak my sobie z tą dietą poradzimy, to się okaże. No nic, ja w takim razie biorę 3 łyżki ksylitolu i będę miał energię na cały poranek, żebyśmy mogli wam przekazać tę dobrą atmosferę, jaka panuje tutaj w kuchni u Pawła Stasiaka, gdzie dziś jesteśmy gośćmi na śniadaniu. A już... Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Po 7:03, śniadanie u gwiazdy. Dzisiaj u... Paweł Stasiak. Dzień dobry. A... Zgadza się, bo tak jest wcześniej, już nie wiem, jak się nazywam. Już ci tak namieszaliśmy, widzisz? Trochę tak, trochę tak. No i my, Jarek Budnik. I Piotr Jaworski, zostańcie z nami. Będzie pysznie, no może nie będziecie jedli tak smacznych rzeczy jak my, ale na pewno posłuchacie dobrej muzyki i ciekawych opowieści. Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Dom pełen fajnych porannych dźwięków. U Pawła Stasiaka jesteśmy na śniadaniu u gwiazdy. Gawędziliśmy o gawędzie. Właściwie prosto z gawędy trafiłeś do Papa Dance. To był szok? No spory szok. To znaczy ja poszedłem w trakcie gawędy właściwie. Tak nie wiedziałem, co ze sobą zrobić po szkole podstawowej. Wiedziałem, że oczywiście najchętniej bym poszedł na jakąś uczelnię artystyczną, ale no, na uczelnię to było za wcześnie. A wtedy tak za bardzo nie było w czym wybierać, jeżeli chodzi o szkoły średnie. Była szkoła muzyczna też. Nie na pewno. Talent show. Może dzięki Bogu. W związku z tym zobaczyłem w Trybunie Ludu, takie to były gazety wtedy, ogłoszenie, że jest nabór do szkoły baletowej na pierwszy rok takiej klasy estradowej, gdzie poza tańcem klasycznym będzie taniec nowoczesny, towarzyski. I poszedłem do tej szkoły na egzamin. Egzamin bardziej polegał na tym, że sprawdzano mi, co z moimi nogami można zrobić, no bo wiadomo, jednak w takiej szkole głównie tego typu sprawdziany są brane pod uwagę. No i uczyłem się tam po lekcji partnerowania, gdzie nie mogłem udźwignąć swojej partnerki. Stwierdziłem, że to no na pewno nie jest dla mnie. Jeszcze miałem takie zdarzenie, że braliśmy udział w przedstawieniu w Teatrze Wielkim Śpiąca Królewna i tam byłem myszką. I stwierdziłem, że tutaj moja działalność może na tej myszce się zakończyć. Poszedłem na wagary wtedy, pamiętam, to był chyba maj i dotarłem do, nie do zespołu Papa Dance, tylko wtedy dotarłem do rozgłośni harcerskiej. Powiedziałem, że jestem słuchaczem, ucieszono się bardziej, stwierdzono, że jestem jedynym słuchaczem, bo rozgłośnia harcerska była wtedy na falach krótkich i nikt tego nie słyszał. Miałem tam swoją audycję, 600 taktów w 10 minut i dzięki temu poznałem producentów, a oni powiedzieli, powstaje taki nowy zespół, to będzie szał, zobaczysz. No i od tego się zaczęło. Śniadanie u gwiazdy w radiu Złote Przeboje. U Pawła Stasiaka jesteśmy dzisiaj na śniadaniu u gwiazdy. Jeden z moich najnowszych nabytków, toster marki Łucznik. Szukałem właśnie jakiegoś tostera. Chodziło mi o to, żeby był jak najmniejszy. Tutaj nie jest zbyt duża kuchnia, więc nie chciałbym się z tym wszystkim pogubić. Natomiast on zrobił na mnie wrażenie, dlatego że taki malutki. Później się do niego jakoś tak przysunąłem i czytam Łucznik. No wiadomo, że Łucznik to jest stara, kultowa nazwa z lat 80., 70. Słuchajcie, Łucznik kosztował 27 zł. Ta cena już mnie po prostu zabiła. Jestem trochę właśnie, a propos zabijania, przerażony, bo Łucznik robił doskonałe karabiny kiedyś, wiesz? No tak, ale tutaj jest... Co zostało z karabinów, to wykorzystali do robienia tosterów. Słuchajcie, tosty wychodzą świetne. Nie wiem jak karabiny, bo nie próbowałem, ale myślę, że to jest najważniejsze. To jest jeden z takich bardziej kultowych urządzeń w mojej kuchni i naprawdę jest świetny. Jesteśmy na śniadaniu u gwiazdy u Pawła Stasiaka. Teraz robimy tosty. Na Łuczniku zresztą, znaczy w Łuczniku w środku. Złote przeboje na dzień dobry. Śniadanie u gwiazdy. Paweł Stasiak, kawę, tosty tutaj szykuje. Zdrowa żywność króluje dzisiaj od samego rana w radiu Złote Przeboje. W momencie, kiedy ty trafiłeś do Papa Dance, to były szare czasy PRL-u, a wy byliście mega kolorowymi ludźmi. Skąd wy mieliście w ogóle takie ubrania? Z Peweksu. No wiesz co, to było głównie tak, że zdarzało się, że ktoś ze znajomych przywiózł nam gdzieś za żelaznej kurtyny brawo, popcorn. Nagle okazywało się, że zespół
Każe Gugu, Duran Duran, Spandau Ballet, że są ubrani bardzo kolorowo, no to my pomyśleliśmy, że my też możemy być tak ubrani, że powinniśmy właśnie w takim kierunku, żeby być z takim nurtem New Romantic właśnie kojarzeni. Kupowaliśmy jakieś kolorowe lny. Żorżety. Nie wiem, czy żorżet. W Teatrze Wielkim mieliśmy tam styczność z taką farbiarnią. Kupowało się coś białego właśnie i wtedy dawało im się, żeby zrobili z tego kolor. I stamtąd najczęściej czerpaliśmy różnego rodzaju też pomysły, bo oni mówili, że słuchajcie, no dzisiaj jest tylko taki kolor. No to po prostu braliśmy taki, jaki był. Nasze mamy szyły te marynarki, spodnie. Taki show biznes rodzinny, tak? Oczywiście, że tak. Wszystko było familijnie. Później była wymiana. Jedna mama szyła lepiej spodnie, drugiej wychodziły lepiej rękawy, także dobrze, że nas nie było dużo w tym zespole, tylko pięciu, także jakoś sobie dawały radę. Później zaczęliśmy jeździć do dawnego Związku Radzieckiego, no i tam się działo dopiero, bo okazywało się, że te nasze rzeczy, zrobione przez nasze mamy, osiągają niesamowite ceny w ogóle wśród pań, które sprzątały w hotelach. Panie etażowe, jak już przychodziliśmy po koncercie do pokoju hotelowego, to tam były już z naszej szafy powyjmowane te rzeczy, które były, te, których nie zebraliśmy na koncert, i panie już porozkładały wszystko na łóżku i tylko pisały 700 rubli. Pani tylko przychodziła rano, chwatit, chwatit, no i proszę bardzo. Ja będę tłumaczył, 700 rubli, chwatit to starczy? Wystarczy? Tak, wystarczy. Tak. Słuchajcie, no to chyba za chwilę porozmawiamy o przemytniczej karierze Pawła Stasiaka. I już za moment w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Śniadanie u Gwiazdy. Show Must Go On i grupa Queen jest za 18 minut 8. Złote przeboje na Dzień Dobry. Śniadanie u Gwiazdy. Na Śniadaniu Gwiazdy wspominamy z Pawłem Stasiakiem czasy waszych zagranicznych wojaży. Co byście targali z powrotem do Polski? My mieliśmy na tyle dobrą sytuację, że my mogliśmy kupić wszystko. No i co kupowaliśmy? Krochmalnice, kalinki, telewizory kolorowe typu Vitias albo inne. To były takie już lubsze generacje. Nie, to już była wyższa generacja. One powstawały w Witebsku i nawet byśmy w fabryce telewizorów kolorowych mogliśmy sobie taki telewizor wybrać prosto z taśmy. Głównie stamtąd się woziło też dużo złota oraz, co może być śmieszne, francuskie perfumy. Kupowaliśmy też polskie książki, bo tych książek na przykład tutaj nie było. Słowackiego, Sienkiewicza i tak dalej, Mickiewicza. I to wszystko później w tej walizce. Urywały nam się uchwyty do tych walizek, bo to po prostu koledzy mówią, no i po co to kupowaliście, jak i tak tego nie sprzedacie. No ale z jednej strony jechaliście z instrumentami, a z drugiej strony wracaliście z walizkami, czyli to się wyrównywało, prawda? No właśnie, koledzy mieli lepiej, bo ja jeździłem w samych kostiumach, oni jeszcze oprócz tego mieli instrumenty, które też najczęściej sprzedawali i to sprzedawali w bardzo dobrych cenach, dzięki temu pewnie udało im się później zgromadzić już pod koniec lat 80. naprawdę dobry sprzęt. Gitary na przykład naszej produkcji tam na rynku osiągały w ogóle cenę jak tutaj Fender albo w ogóle... Czyli to taki zwykły nasz Defil, który był gdzieś tam w sklepie muzycznym. No może podrasowany lekko, żeby tak wiesz, trochę inaczej wyglądał, to wtedy już było totalne szczęście. Pamiętam jak kiedyś perkusista wrócił bez Simonsów, czyli bez tej elektrycznej perkusji, która tak dużo dawała, no ale tak naprawdę mógł sobie później kupić chyba dwa takie zestawy perkusyjne dzięki temu. Łza się wokół kręci, a to jest Śniadanie u Gwiazdy u Pawła Stasiaka. A teraz jak zawsze o tej porze w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry sprawdzamy, gdzie są korki. Prawdziwe Złote Przeboje znajdziesz tylko w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje na Dzień Dobry. Śniadanie u Gwiazdy. My tu sobie tak gadamy z Pawłem Stasiakiem, bo u niego dzisiaj jesteśmy w centrum Warszawy na śniadaniu. A ty cały czas z nożem w ręku, przy desce w kuchni urzędujesz. Co tam szykujesz? Słuchaj, nóż nieodzowny. Ja chciałem zapytać, czy się zdecydujecie na jeszcze jedną dodatkową tutaj sprawę śniadaniową, ponieważ ja na śniadanie piję różnego rodzaju soki i teraz jesienią piję soki, którego w skład wchodzi ananas i jarmuż. To jest koloru zielonego. I mam specjalną wyciskarkę do warzyw i owoców, z której korzystam codziennie. No i kwestia tego, czy się zdecydujecie, bo jest to dziwne, zielone i smak ma taki dosyć specyficzny. A co nam to zrobi? No to się okaże. Mój kolega, który takie rzeczy pija już od jakiegoś czasu codziennie, mówi, to jest zielona siła. Więc zobaczymy, co się potem stanie. Pijemy w takim razie i podjadamy sobie u Pawła Stasiaka na śniadaniu.